Nazywam się siostra Cecylia. Jestem Felicjanką. Pani mnie tu poprosiła o świadectwo. Ja nie mogę dać takiego bezpośredniego, ponieważ urodziłam się akurat w tym roku, który nas interesuje. Moja rodzina znalazła się tam, mieszkała w Polsce, znalazła się poprzez to, że rodzice moich rodziców kupili ziemię, ponieważ słyszeli, że tam jest bardzo urodzajna gleba i że kosztuje bardzo mało, więc tam się rodzice spotkali i tam wszystkie dzieci, czyli moje rodzeństwo, urodziło się na tamtych ziemiach. Ja się urodziłam w 1943 roku, 1 listopada, a więc pod koniec tego roku, akurat w roku tej nieszczęśliwej rzezi, tak by trzeba było nazwać, niestety. Znam historię na pewno częściowo tylko i z opowiadania moich rodziców i starszego rodzeństwa, ale już praktycznie oprócz jednej siostry, która jest ciężko chora i nic nie umie na ten temat już powiedzieć, to wszyscy odeszli do Pana. Urodziłam się w Sarnach. Moi rodzice mieli kawałek ziemi właśnie z podziału dziadków i mieszkali na wsi Janówka. I gdy nasz dom się spalił, cała rodzina przeniosła się do Saren i tam właśnie się urodziłam. A tę lokalizację naszego domku to mogłam nawet zobaczyć nie tak dawno. Ktoś mnie zaprosił na Ukrainę i ten mały domek już nie istnieje, ale w którym się urodziłam, natomiast jest to ten teren. Tam zaprosili nas nasi chrzestni. To mama opowiadała, że takie w nocy, gdzie wszyscy spali, rozlegało się bardzo głośne uderzanie w szyby i jakiś Ukrainiec przyszedł ostrzec, że już wieś się pali, a nasza chałupka była na końcu, więc powiadomili i zdążyli, cała rodzina zdążyła uciec. Uciekli do lasu i tam mama tak z daleka patrzyła, jak dopalała się ta nasza chałupka. Jeszcze coś tam chcieli stamtąd wydostać. Mama z siostrą najstarszą pobiegły wtedy, kiedy już Ukraińcy przeszli dalej i można było, uważali, że dosyć bezpiecznie, ale domek już, stropy się zawalały i tam niewiele zdołały, chociaż nawet wtedy, gdy coś tam zdobyły z tych, mówiła, koce jakieś wzięto, pewnie coś z ubrania i coś do jedzenia. Siostra wskakiwała tak prawie, że w płomienie i wyskakiwała stamtąd. To mówi, wzięły w takie węzełki no i uciekały. No, myśleli, że w mieście będzie bezpieczniej, ale mówi, była gonitwa za nimi. Ktoś tam ich, no nie wiem, pewnie Ukraińcy chcieli jednak tych Polaków wykończyć. I one uciekając, bo to były dwie siostry, brat i mama, bo tata gdzieś tam pracę miał poza tym naszym terenem, gdzieś dosyć daleko, także go nie było wtedy, ale uciekając zostawiały kolejno coś, co ciężkiego było, to mama mówi, pierzynę zostawiła gdzieś tam. Moja siostra jeszcze mi teraz niedawno opowiadała, że buty miała swoje i jeszcze część ubrania. Mówi, postawiłam na takim kamyku wyżej, że jak będziemy ewentualnie wracać, to sobie zabierzemy, ale rzeczywiście potem była okazja, że
przechodziły, ale już nic nie było, tam wszyscy ludzie byli w potrzebie. Także te rzeczy zginęły. Potem jeszcze wiele razy tam podchodziła mama na ten nasz teren, bo tam przecież pole było i pewnie ziemniaki w jakiejś piwnicy czy coś tam do jedzenia, jak mieszkali w mieście, to potrzebne były te. To nieraz musiały uciekać, bo były przeganiane tam świadomie jakoś Ukraińcy. No, chcieli pewnie wybić Polaków do końca. Opowiadała mi moja siostra najstarsza, że jej kolega jej to opowiadał, że był w sąsiedztwie u swojego kolegi i taki incydent był, że wieczorem, było dwóch braci, wieczorem jeden z nich tak dosyć późnym wieczorem wrócił skądś i mówi, wiesz, od jutra, od rana rżniemy lachów. A on mówi, a co ty, przecież oni mi nic nie zrobili. Więc ten strzelił do swojego brata, zabił go na miejscu. Mama zrobiła krzyk i zaczęła go tam jakoś upominać, to do mamy także strzelił. Także ten kolega po prostu uciekł szybko, bo bał się, że go spotka to samo. Więc oni, Ukraińcy jakoś przygotowywali tych młodych ludzi, tych, którzy jeszcze się nadawali według nich do walki, bo to było wszystko jednak przemyślane, przygotowane i to była wyraźna taka akcja przeciw Polakom. Moja mama, ponieważ jak wspomniałam, rodzina mieszkała na wsi i tam także były kury, to mama czasem jakieś jajka zebrała i taki handel wymienny wtedy kwitł, był sklepik, mieli tacy bogatsi gospodarze, nazywali się Teodorowicze i do nich chodziła zwykle nosząc te jajka na wymianę, za to brała cukier, sól i coś tam, co jeszcze było z takich drobnych rzeczy potrzebnych w gospodarstwie domowym. I właśnie dowiedziała się, że wybierając się tam, że rodzina Teodorowiczów została wymordowana. Mama poszła z najstarszą siostrą. Mimo to do tego sklepu, chociaż w zasadzie to poszło zobaczyć, co się stało. Więc została tam całą rodzinę wymordowaną przez Ukraińców. Kazano im w jednym pokoju, zebrano i kazano im uklęknąć, głowę przyłożyć do podłogi. I jakiś Ukrainiec przechodził i każdemu rozrąbywał tę głowę. I tak padali w kałuży własnej krwi. To mama to widziała, także nam opowiadała to. Ja słuchałam, przerażona oczywiście. Mówiono, potem już Polacy się spotykali, gdy już to ucichło, to opowiadali sobie różne rzeczy. Opowiadali na przykład, że dzieci chwytali Ukraińcy i robili sobie taką zabawę z tego, że malutkie dzieci to obsadzano na sztachetach płotu. Gdzieś tam rodzina, widząc, że Ukraińcy się zbliżają, spojrzeli, że maleństwo w kołysce śpi, więc przykryli tak, pomyśleli, że może nie zauważą, że będzie po prostu przykryte, potem wrócą do tego dziecka. A jak wrócili, to jednak Ukraińcy znaleźli i było na stole położone i główka odcięta i nawet poćwiartowane. Tak, to było już tak okrutne, że ci ludzie zupełnie nie chcieli tylko zabijać, ale chcieli się znęcać.
Czy pamięta siostra taką sytuację, kiedy Ukraińcy już zmienił się stosunek Ukraińców do Polaków i zaczęli wam grozić? Tak praktycznie to zawsze rodzice mówili dobrze o Ukraińcach. Nigdy nie było jakichś tam zatargów większych. Sąsiedztwo naprawdę było bardzo życzliwe, współpracowali ze sobą. To, że zaczęła się ta cała sprawa, to zupełnie rodzice byli bardzo zdziwieni. Widzieli, że się zbiera ta młodzież, że jakoś się tam czasem któryś wygadał, wygrażali się. Ale nikt temu nie wierzył, bo tak naprawdę to w sąsiedztwie było dużo życzliwości. Tak, to były zaskakujące sytuacje, kiedy oni wpadali i nagle i znajomi, i nieznajomi, bo mama mówiła, że czasem towarzyszył znajomy Ukrainiec, który wskazywał, gdzie jest polska rodzina. To musiało być tak trochę udawane, czy ja już nie wiem, jak to było. Ale najpierw było dobrze, a trudno było powiedzieć, kiedy to się tak jakoś, nie wiem, popsuły stosunki. A jak spalono wasz dom na wsi, gdzie mieszkaliście? Właśnie, mama ze starszym ode mnie rodzeństwem, bo ja już wtedy byłam malutka, mama opowiadała, jak to było ze mną też. Wybudowali sobie taką ziemiankę, wykopali tak praktycznie. Wtedy tata doszedł też z lasu, wtedy można było z tych lasów korzystać. Wycinali całe drzewa, takie nie za grube. Tata obciosywał to i wybudowali ziemiankę. Taką, że tak niewiele wystawała ponad poziom ziemi, która była wkoło, ponad ten teren. Ale trochę tak. I tam pytałam moją siostrę, powiedziała, no chyba z rok mieszkaliśmy, czyli zimę też musieli tam przetrwać. To były no, na pewno straszne warunki, bo to się wchodziło taką... Mówisz, że kiedyś tak zasypało, że nie było widać, gdzie wejście jest. No. I to było właśnie w jakiejś niewielkiej odległości od domu? Tak. Ta ziemianka? No niewielkiej, bo lasy tam były wkoło, także to nie było daleko. A po tym roku udało wam się gdzieś do jakiegoś miasta uciec? No właśnie do tych Saren wtedy zaproponowano. Ale ja nawet tutaj już urodziłam się. Urodziłam się w Sarnach, ale jako malutką mnie tam w tej ziemiance też trzymano w koszyku takim plecionym przez sami robili to ludzie. Z korzeni czy z czegoś tam wyplatali i w takim koszyku na ziemniaki wisiałam u sufitu. I mama mówi, że kiedyś taka noc była straszna, strzelanina była nawet, nie wychylali się, wszyscy siedzieli w tym dole. I wtedy mama dała sygnał, że wszyscy do samej ziemi muszą położyć się na podłodze. I zapomniała, że ja wiszę u sufitu. I potem po tej strzelaninie mama mówi, no to już po Krysi, bo takie jest moje chrzestne imię. To zajrzała, patrzy, żywa, zdrowa, no to Pan Bóg ocalił. Więc tam mieszkaliśmy. Była też taka sytuacja, że mama jak tam się zbliżała do tego gospodarstwa, bali się za każdym razem, bo tam ciągle te bandy ukraińskie krążyły. I coraz to było słychać, że jeszcze zabijają, że robią dużo krzywdy Polakom. To wszystko się robiło tak najczęściej o zmroku. I wtedy mama mnie zostawiła jako małe niemowlątko u babci na kolanach w tej kopce siana, o której wspominałam. I babcia cały czas przytulając mnie modliła się, żeby mnie zapłakała, bo Ukraińcy tak widziała, jak przechodzili tamtędy i bała się, że nas pozabijają. No. Dla mnie to tylko opowiadanie, ale to przeżyć to straszna rzecz. Przecież straszne. A czy siostry, rodzina już później do końca wojny była w tej miejscowości, w Sarnach? Do końca nie. Już zaczęto w
wcześniej, gdy tak, ja nie wiem, jakie wiadomości tam dochodziły, że już można starać się o wyjazd do Polski, bo już wiedziano, że to te ziemie dawniej przecież polskie, ale już teraz nie są nasze, więc rodzice w stronę, tak do w stronę Lubelskiego, czy Chełma nawet, tak jakoś tam, w tamte strony się kierowali. No i zamieszkali, to była wioska, się nazywała Czerniczyn, gdzieś w Lubelskim. I tak tata zajął po prostu pusty domek, dosyć ładny. Ja już go pamiętam, czyli musiałam być już, tak ja wiem, pewnie więcej niż ze 2 lata musiałam mieć. I w nocy też przyszedł pan Ukrainiec, który powiedział, lepiej wy stąd wyjeżdżajcie, bo ten, który jest właścicielem, Ukrainiec właśnie, jest tutaj gdzieś w pobliżu i powiedział, że wyrżnie, że on nie będzie prosił, żeby mu jego dom zostawić, tylko po prostu się załatwi rodzinę polską. I tata jeszcze tej samej nocy zorganizował ucieczkę. Także już to był Czerniczyn, który należy do nas, do Polski. Tu na mapie widziałam tę wioskę, więc ona jest po naszej stronie, no ale trzeba było uciekać. I wtedy dowiedzieli się, że reszta naszej rodziny ze strony i taty, i mamy jakoś się wcześniej zorganizowali, wyjechali na ziemię odzyskane, wolsztyńskie, i jako ostatni też do nich dołączyli nasi rodzice i całe moje dzieciństwo i pamięć to już sięga raczej tych czasów. W województwie olsztyńskim się wychowywałam. No i tam do szkoły zaczęłam chodzić. Tak. No, tak. A jeszcze jest taki jeden fakt, który opowiem. Moja siostra, która już nie żyje od 3 lat, ale wcześniej mi opowiadała, że kiedyś była kierowniczką jakiegoś tam baru i tam przyszła pani, którą zatrudniono. Taka starsza pani, która chciała jeszcze dopracować sobie do emerytury, sprzątała, pomagała, bardzo uczciwa i też się dogadały, że była ze wschodu, właśnie z Ukrainy. I pewnego dnia, po jakimś czasie już tej pracy w Kwidzynie, przychodzi ta pani, ja nie umiem powiedzieć, bo nie znam nazwiska tej pani tak naprawdę, tylko fakt był taki, że przyszła strasznie spłakana i zdenerwowana i mówi, wiesz Aniu, kogo spotkałam? Mówi, mordercę mojego męża. Mówi, tak naszliśmy naprzeciwko siebie, na ulicy i mówi, on najpierw się zatrzymał i ukląkł przede mną i zaczął błagać, nie wydaj mnie, ty wiesz, co by mnie czekało. Ona mu odpowiedziała tak już bardzo zdenerwowana, wynoś mi się sprzed oczu i rozpłakała się i biegiem przyszła do Ani. Także oni nawet na nasze tereny, mimo że takich rzeczy dokonywali, to się tutaj przedostawali, bo nie wiem, czuli, że tu będą bardziej wolni, czy jak. No, tak. Naprawdę nie pamiętam już co. Ja siedziałam jako mała dziewczynka wieczorami, tak zaraz po wojnie, już tam właśnie na tych ziemiach odzyskanych, gdzie osiedliśmy, to się nasłuchałam tego, każdy opowiadał straszne rzeczy. Tata opowiadał, jak przyszli po konia, bo im był potrzebny, właśnie Ukraińcy. I mówi, nawet znajomych tam widział, znajomi przychodzili, no bo oni wiedzieli, co kto ma, gdzie mieszka, no to przyprowadzali, bo im był potrzebny koń. I zabrali, a tata to tak lubił zwierzęta, więc oswojona była ta Kaśka, się nazywała, tak klacz młoda. I tata mówi, to ja ją i tak znajdę. I
Bo nie wiem, czy na drugą noc, czy jakoś tak po jakimś czasie krótkim poszedł szukać tej Kaśki. I tak wiedział, gdzie Ukraińcy tam stacjonują. I przechodząc, tak Kaśka, Kaśka, tak, takim przyciszonym głosem. I mówi, zarżała. Mówi, ale zaraz się zaczęła strzelanina i tata zaczął uciekać stamtąd. Strzelali za tatą. No. Dla nich to były ogromne przeżycia, bo oprócz tego, że mordowali Ukraińcy, no to też kradli i nie liczyli się z Polakami. A czy tata działał w jakiejś konspiracji? Nie, nie. Miał nas i musiał zapracować, więc gdzieś tam wiem, że był kowalem, potem jeszcze gdzieś tam jakieś takie rzemiosła, nie był w wojsku. Mhm. A siostra ile rodzeństwa miała? 8, ale umierały podczas wojny, chyba 4 zmarło. Nie, 3 zmarło, a 5 potem jeszcze żyło. No, to tak.